fajne, że sprostaliście roli faworyta. Tylko ten początek taki niepewny, bo tam wynik po pierwszych 5 minutach był dla gospodarzy. Było łatwiej niż się trener spodziewał? Bardzo trudny mecz dla nas. Ja śledzę, co się dzieje w piłce ręcznej w Polsce i wiem, że powstał mocno działający ośrodek w Szaflarach. Akademia, która super działa i robi się super robotę. Ja osobiście jako trener obawiałem się tego meczu i zawodnicy byli bardzo zmobilizowani. Wiedzieliśmy, że zagramy, że będzie komplet publiczności, że to będzie pierwszy mecz w drugiej lidze, że gospodarze na pewno będą chcieli ten mecz wygrać. Założenia były bardzo proste, żebyśmy sobie nie dali narzucić stylu gry gospodarzy. I w zasadzie budowaliśmy tą przewagę, tak jak pan powiedział, od 5 minuty. Myślę, że wyszło doświadczenie, mamy w szeregach kilku zawodników z przeszłością, superligową nawet, więc to na pewno w takich meczach działa na korzyść, ale na pewno to, co się dzisiaj działo na hali i za co należy pochwalić zespół Szaflar, to ambitna walka do samego końca. Jak pan widzi szansę drużyny z Szaflar na dystansie całego sezonu, no bo ma pan już na pewno większy przekrój wiedzy, jak ta liga wygląda? Ja myślę, że Szaflary są w takim miejscu, w jakim Wybicki był parę lat temu. Zaczynaliśmy z Zygmuntem Kamysem, który wiem, że też de facto tutaj pomaga w Szaflarach. Zaczynaliśmy budować tego Wybickiego i też nam szło to bardzo, bardzo powoli, ale konsekwentnie tą robotę robiliśmy. Więc ja myślę, że na pewno Szaflary będą zespołem bardzo groźnym u siebie. Ja osobiście cieszę się, że ten mecz mam za sobą, że już tego tutaj nie będę grał, chociaż przyjadę tutaj ze swoim SMS-em w listopadzie i wiem, że to na pewno będzie mecz dużo cięższy niż dzisiaj. Ja myślę, że jeżeli ta praca będzie dalej tak wyglądała, to krok po kroku na pewno tutaj powstanie bardzo mocny ośrodek piłki ręcznej. Pierwsze śliwki robaczywki, jak to mówiłam, Adrian, było dobrze momentami, bardzo dobrze, ale finalnie ten wynik jest na korzyść gości. Jak ocenisz to spotkanie w wykonaniu swojego zespołu? No, witam Państwa. Spodziewaliśmy się trudnego meczu. No niestety, jako Beniaminek chyba będziemy musieli zapłacić to frycowe, początkowe. Zaczęliśmy dobrze tam początek meczu, prowadziliśmy tam dwoma bramkami. Natomiast później przytrafiły nam się tam proste jakieś straty, niewykorzystane sytuacje, gdzie dochodziliśmy do czystych sytuacji. Natomiast dzisiaj mecz, wydaje mi się, bramkarzy jak u nas w bramce, ale przede wszystkim w drużynie przeciwników. Bardzo dobrze dysponowany bramkarz, wydaje mi się, zrobił różnicę. No i przede wszystkim w obronie dzisiaj nie zafunkcjonowało tak jak chcieliśmy. Dochodzili przeciwnicy do zbyt prostych sytuacji rzutowych z 6 metra. Nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić, a dodatkowo, jeżeli mieliśmy już 100% sytuacji, to na przeszkodzie stał bramkarz gości. Właśnie ta skuteczność, a raczej jej brak, powodował, że nie mogliście złapać takiego kontaktu z przeciwnikiem. Tak, jeżeli w pierwszej połowie tam jeszcze nie była taka zbyt duża strata bramkowa, jeżeli wypracowaliśmy już sobie te sytuacje, nie wykorzystywaliśmy. No i wydaje mi się, że to nam podcinało skrzydła, brakowało jeszcze trochę chęci. Natomiast w drugiej połowie jeszcze próbowaliśmy, staraliśmy się, żeby ten wynik nie wyglądał tak, jak wygląda. Natomiast niestety nie wyszło. Jak najszybciej musimy się pozbierać, bo za tydzień kolejny mecz, kolejne wyzwanie i pora na rehabilitację.